Błahaha, wy naprawdę myślicie, że ze mną wygracie? A jakieś wątpliwości? Tak, mam zajebiste wątpliwości. Nie wygracie ze mną. Gincie. Mam na ciebie sposób, wracaj do amuletu suko irańska. Ale, jak to możliwe? Przecież tych jeźdźców wiatru nawet ja bym sam pokonał, ale to nie było takie proste. Lern wziął swój najsilniejszy i najgroźniejszy oddział. Z nimi nie miałem żadnych szans wygranej, ale z tego Lerna ten pychuj to ja nie mogę. Horus, i co teraz? Nic. Idziemy po następny klucz. Co kurwa? Jak ty możesz tak mówić? Przecież sam powiedziałeś, że nie chcesz, żeby Sara zginęła. I co z tego? Nie możemy opóźniać zadania. Ty tylko myślisz o swojej zemście, a ja i inni to co? Już ci powiedziałem, albo idziesz z nami, albo tu zostajesz. Daję ci czas do namysłu. A więc to tak, już wiem jaki jesteś. Jesteś po prostu bezduszną kurwą. Nie potrzebuję twojej pieprzonej łaski. Sam sobie poradzę bez twojej pomocy. A tak nawiasem mówiąc, wiem gdzie znajdują się kolejne klucze. Ale koniec rozmowy. Spadam stąd. Jestem wolnym człowiekiem Horusie Hoton. I mogę robić co chcę. Ja pierdolę, czy on nie rozumie, że idzie na pewną śmierć? Nie chcę, żeby zginął. A poza tym wiedział gdzie są kolejne klucze. I nie wiem jak sobie teraz poradzić. A teraz już jest za późno. Spokojnie Horus, jak znam życie to sobie poradzi. I zmieni zdanie, wracając do nas. Mam nadzieję Kevin. A teraz chodźmy. Cenny czas ucieka. No dasz ten klucz zakłamana ściero. Mówię wam po raz ostatni, nie mam go. Miał go mój mąż. Koniec. Sama cię prosiłaś.
Hahaha, wiedziałem, że będziesz tego żałować. Nie zabijaj mnie, dam ci klucz, tylko mnie zostaw w spokoju. To ty masz klucz, przecież ten klucz miał pilot. A co, coś nie pasi? Tak, dziwię się, że ty jeszcze żyjesz. To już koniec, Ernesto Cole. Twoja noga więcej nie postanie na tej ziemi.